mówiłaś? Że niczego innego nie słuchać, tylko perkusję. Tak. Chciałam się tylko nastroić. Za osiedlem Piastów to jest Zalew Zesławicki. Tam często spotykaliśmy się, jako że byliśmy z osiedla Piastów, większość z nas, spotykaliśmy się właśnie z gitarą, z piosenką, z wierszem. No, bywało niegrzecznie. Pierwszy alkohol, pierwsze dziewczyny. No tam było pogrywanie na gitarach, w piaskownicy i tak się to wszystko potoczyło. No tak, ja, Peczka, pa, bo fajny temat. A my się to od razu grać, pa. Ponieważ mamy próby w różnych miejscach, więc czasami te dzieciaki zostają z ciocią, z babcią, a czasami z nami są na próbie i już się do tego przyzwyczaili. Dziwię, że paletki od ping-ponga teraz grają. W ogóle nie jesteś przygotowany na to, żeby tu dzieci były, ty nie masz ani... Co to jest zabawka? I potem wszystko układasz tak, gdzie było, tam, gdzie było, gra? To jest słynny pan. Żubi. To tak wygląda. Przyjaciół. Po prostu, jak jest dziewiątka osób, wszyscy razem i... Trochę jest Harminder, ale tak. Dajemy radę. Widzę to po całym zespole, że po prostu jest komitywa, jest miłość, więc automatycznie zgoda. Napisz mi słońce na kawowo, rozmyj miłość. Wierszu nie boję się banału, jesteś jak lato. Piszesz mi listy na pościeli, pachniemy teraz sobą, całując się w bieli. Między nami więź jest rzeczywiście niezwykła, bo trwająca już 30 lat. Każdy jest amatorem. Gdzieś, kurde, ta energia jakaś przyszła. Łapało się gitarę i się grało, łapało się harmonikę i się grało. Wujek Jarek! Wujek Jarek gra najfajniej. A na czym gra wujek Jarek? Wujek! No. To nawet nie wiesz, na czym gra wujek Jarek. Na bębenkach! Bo on śpiewa. Na kudesałkach! Na kudesałkach, właśnie. Każdy na własnym instrumencie dodaje to, co czuje. Ja to nazywam, że ktoś ma maźnięcie, wiesz, kurczę, jakiegoś tam Boga. To fajnie, najlepiej widać po bębniarzach i po wokalistach. Grają czy śpiewają flakami, jak ja to nazywam. To się z nich wydobywa.
Codziennie obserwujemy tysiące, setki ptaków latujących się wieczorem na teren Nowej Huty. Są to kawki i gawrony. Ptaki krukowate może lubić przede wszystkim za ich inteligencję. To są ptaki no, o porównywalnej inteligencji jak małpy czokokształtne. U ptaków krukowatych udowodniono, że widzą one w ultrafiolecie. W tym świetle ten czarne upierzenie ptaków krukowatych połyskuje. Dzięki temu te ptaki są w stanie rozpoznawać się indywidualnie i są w stanie oceniać kondycje wzajemnie. Ptaki te mają bardzo regularne zwyczaje polegające na tym, że na zasadzie przekazu kulturowego, czyli powiedzmy tradycji obserwacji wzajemnej, te ptaki podążają w tym samym kierunku. No i sposób bardzo uporządkowany opuszczają te miejsca i na tych miejscach się zjawiają.